Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Ja Wam pokażę. W zasadzie kręcę trzy takie odcinki, które są tutaj w zasadzie serią na życzenie. Natomiast w ramach tutaj tej serii Ja Wam pokażę. Dlaczego? Dlatego, że jest szansa na omówienie tego, co odwzorowujemy i jakie dobierzemy modele. Dobrze, i tu jest pomysł Kuby, że tak po prostu, pewnie kolega tak ma na imię, nick dosyć skomplikowany. SU-46 PKP Cargo z wagonem drugiej klasy PKP Intercity jako pociąg osobowy relacji Żagań-Kotbus, czyli Żagań chociaż. Zapewne w tym czasie. Początkiem 6.12. Fajnie, bo jestem w stanie to spokojnie wykonać. Może się okazać, to jest SU-46048, może się okazać, że jak Pico wyda lokomotywę w malowaniu PKP Cargo, a wszyscy liczą na to, że wyda w 2020 roku, to kto wie, być może wybierze dokładnie ten numer inwentarzowy 048 i dałoby radę zrobić ten film lepiej, jak ja go teraz robię, ale to jest tylko moja spekulacja. Póki co jeszcze firma Pico w malowaniu PKP Cargo nie wydało ani nie zapowiedziało żadnego modelu. Mówię, póki co kręcę ten odcinek w połowie grudnia, a tak naprawdę pod koniec grudnia powinniśmy poznać zapowiedzi Pico na przyszły 2020 rok, więc już być może na dniach ta informacja, może już oglądając to wiecie, albo za moment się wszyscy dowiemy, co będzie w 2020 roku wydane. Dobra, ale to dygresja, omówmy może skład. SU-46 w malowaniu PKP Cargo póki co mamy dostępne jako model seryjny jedynie od MTB i takiego modelu użyję, znacie ten model. I tu mamy wagon drugiej klasy PKP Intercity. Czy to wagon z Cegielskiego? Zdecydowanie tak. Z tego filmu nie potwierdzę tego, bo już patrzę po dachu, że tak. Nie odczytam tutaj na czole wagonu typu dokładnie. No ale jest to ewidentnie z Cegielskiego. Mamy jeden wydany model, do tej pory zaledwie jeden od firmy Pico. On jak najbardziej będzie pasował i ten użyję. Także taki zaawansowany skład zobaczymy na makiecie. No, wypas jest na maksa, ale fajnie, dzięki temu można rzeczywiście się pobawić w odwzorowywanie w miarę realnych składów. Zresztą ten model firmy Pico nawet epoką prawie, że też będzie pasował, tak jak i model firmy MTB. Z tego co kojarzę, z tego co pamiętam, to model firmy MTB chyba nie ma naniesionych numerów EVN. Ta lokomotywa też raczej tutaj ich nie posiada, dokładnie nie posiada, nowe malowanie PKP Cargo, ale jeszcze bez numerów EVN, więc tamten model MT będzie jak najbardziej pasował. Dobra, skład prosty, nie ma się co tutaj rozwodzić więcej nad tym, jak go zestawić, to ja tu pozostawiam Was na tym kadrze i schodzę na dół do makiety, żeby zestawić skład. I już tu stoję przy makiecie. Skład mam tak bogaty do zestawienia, że mogę sobie pozwolić na ustawienie sceny bezpośrednio na peron. Szybciutko wyciągam lokomotywę z opakowania, lokomotywę firmy MTB. To wiadomo. I tu szybciutko zamontuję. O, jeszcze pokażę ją do kamery. Zamontuję sprzęg w gniazdo. Zamontowany. Dobra, ustawiamy lokomotywę na torach. Stoi na torach. Włączę makietę. Jest. Sprawdzimy. Jeździć jeździły, więc tu dekoder jest założony. Fajnie.
reaguje wolniutko, fajnie. I drugi z modeli, czyli dwójeczka firmy Pico. Szybciutko mi to wychodzi, a że już ją używałem, to mam sprzęgi zamontowane, śledzie. Bardzo mi to cieszy. Wszystko jest ok. Coś mi się nie chce. Sprzęgi coś się nie chcą połączyć. A to czemu? Już, ok. No dobra. Jak widzicie, wszystko jest ustawione. Bardzo sprawnie, szybciutko poszło. Zresztą czemu miałoby to sprawiać problemy? Łatwo. Raptem lokomotywa i jeden wagon wręcz wymarzony skład dla mojej makiety. Tak, jestem w stanie się tutaj ustawić na peronie. Podróżni, którzy są tam na stałe wklejeni, mogą wsiąść. Autentycznie ideał dla mojej makiety. Do tego trakcja spalinowa, kiedy ja nie mam właśnie sieci elektrycznej rozpiętej nad makietą. Fajnie, jeden wagon, więc on mi tutaj wszędzie przejedzie. A czy na pewno, to sobie zresztą zobaczymy, czemu by się nie pobawić. No to może w sumie, skoro tak, skoro powiedziałem A, to może powinienem powiedzieć B. To zobaczmy, ja tylko jedną, nie, może być, nie będę zmieniał tutaj żadnej tej zwrotnicy, ale skoro powiedziałem A, to warto powiedzieć i B. Zobaczmy, jak sobie poradzi taki bogaty skład na wewnętrznej pętli, bo przecież można się pokusić o przejechanie na wewnętrzną pętlę. To muszę się tutaj schować. Zatrzymać przed tą zwrotnicą. Już ją zmienię ręcznie, bo z pilota nie dam rady. I tu sobie poluzuję na statywie kamerę. I jestem w stanie tutaj zjechać. Powolutku. Ale już widzicie, zobaczcie, już jest tutaj problem. Jaki? Rozpięło się, tak? Na ciasnych sprzęgach niestety nie pojadę. Wobec tego wracamy i zmieniamy sprzęgi. Tu te sprzęgi śledzie ROKO mogę swobodnie wyrwać z gniazda. Dlaczego? Dlatego, że one są tak zrobione fajnie przez firmę ROKO, że nie sprawia to absolutnie żadnych trudności, nie nastręcza żadnych problemów. Dlaczego jest tak zrobione? Już Wam to pokażę, nie wiem, czy będzie widać. Otóż chodzi o to, że tutaj te nóżki w tym gnieździe to są w zasadzie to, co się zatrzymuje na końcu tego gniazda, to są tak, mają owalny kształt. I one i w jedną, i w drugą stronę bardzo fajnie w gnieździe sprzęgu przeskakują. A z lokomotywą zrobię sobie najprostsze rozwiązanie, czyli ją obrócę. Postawiam ją z powrotem na tory i wycofam się na peron. Tak, za bardzo, za gwałtownie ruszyłem. Po co uderzać tu? Dobra, teraz mam spięty skład i zobaczymy, jak sobie zjedzie na sprzęgu standardowym. Jak widzieliście, w ostatniej chwili zauważyłem, że jeden z rozjazdów był w niewłaściwym kierunku ustawiony. O, kółeczko poszło bez problemu.
Powiedziałem bez problemów, a właśnie się zdarzyły problemy. Co się stało? Już wam pokazuję, kamera mi ucieka. Uciekła tam, gdzie nie powinna. Otóż lokomotywa wyleciała tutaj na tym rozjeździe. Nawet się nie wyłączyło. Niby jest ustawiony, ale to jest właśnie kwestia tych. To jest właśnie kwestia tych rozjazdów pikowskich. Niestety jest tak, że jakieś cięższa lokomotywa, to ona sobie jedzie tam, gdzie chce, a nie tam, gdzie ja bym chciał. Tutaj te elementy tego rozjazdu w przypadku wykonania przez firmę Pico to są właśnie takie cienkie blaszki. No, nie jestem zwolennikiem tego, nie wiem, nie mam doświadczenia, no poza Trixem z innymi rozjazdami, nie wiem jak to zrobiła firma Rocco albo Tilik, ale tutaj z tych produktów Pico nie jestem zadowolony i te rozjazdy to jest zdecydowanie słaba strona torów firmy Pico, dlatego ja na ogół je odradzam. No ale dobrze, przejedźmy do nakręcenia filmu. No, dalej jest problem, widzicie? Niby je ustawiłem. Tu jest poprawnie. Niby ustawiłem, tu przerwa jest. Lokomotywa powinna sobie pojechać, a nie chce. Powinna pojechać tam, gdzie ja chcę. O, i już w tym momencie wyskakuje. Ale wiecie, co wam powiem? Zauważyłem, że jak miałem ją obróconą, to wtedy za pierwszym razem zjechała mi bez problemu. Wobec tego odwrócę ją ponownie. Może coś jest. Może ona w jakiś sposób jest niesymetryczna. Nie tylko na dachu, ale we właściwościach jezdnych jako modelu. I może w tę stronę pojedzie bez problemu. I już. Tu jest ok, zobaczmy. Tak, przejechała. I teraz zasadnicze pytanie, bo ja sobie zjechałem z powrotem na zewnętrzną pętlę, ale zasadnicze pytanie jest takie, czy nie wykolei mi się w tunelu. Słuchamy i czekamy, aż wyjedzie, aż wróci. Może tu przestawię. Widok. O tak. Wróciła bez problemu, nie zgubiła wagonu. Jedzie. Jak widzicie, będzie sobie jeździła, więc ja swobodnie mogę nakręcić film właśnie tutaj, kiedy ona sobie zjeżdża na wewnętrzną pętlę, no bo czemu by nie? Rzadko mam okazję jeździć po wewnętrznej, więc tym razem skorzystam z tej okazji i zjadę. No dobrze, to pora wrócić na peron i kolejne ujęcie już z peronu.
I już zbliżyłem się tutaj do końca naszego filmu. Jeszcze tutaj zrobię zbliżenie. Przestawię sobie lokomotywę też na inny tor, żeby wykonać zdjęcie. To już to szybciutko zrobimy. Proszę bardzo, niech tam zjedzie. Z tym jednym wagonem. Mam nadzieję, że mi wagon nie ucieknie. Nie jestem na krótkim sprzęgu, tylko na sprzęgu śledziu. Nie śledziu, tylko oczkowym firmy Roco. Na dole. Tak, zmieniamy kierunek. Zwrotnica przestawiona. I już tutaj na ten tor wjadę. Ciekawe, czy będą problemy w ogóle, czy się nie wykolei. Nie wykoleiło się, a to też nie jest wcale takie pewne w przypadku lokomotyw MTB, czy się nie wykoleją na tamtym rozjeździe. Okej. Okay. Dobra, dlaczego tutaj? No bo może jeszcze kawałeczek sobie podjadę, bo no nie widzę tego filmu tutaj, ale z tego ujęcia wydaje mi się, że było robione film był kręcony z peronu, tak, że było widać nie z tej strony, którą ja pokazuję, tylko z przeciwnej strony lokomotywa była widoczna, czyli od strony swojej lewej. Mniej więcej właśnie tutaj od tego przejazdu kolejowego, tak, wezmę sobie kamerę i ustawię do zrobienia zdjęcia. No i tak, jeszcze tylko jeden komentarz na koniec, tak sobie jeździłem tutaj kręcąc te sceny do przysłowiowego kółeczka i się zastanawiałem, jak wypadnie porównanie z lokomotywą firmy Pico, jak ta w końcu wyda. Jestem tego niezmiernie ciekawy. Ciekawy jestem właśnie nie tylko jak wygląda zewnętrzna lokomotywa, ale jak będą jeździć jedna i druga. Oczywiście wynik już jest z góry znany i przesądzony, tym bardziej, że przecież SU-46 firmy Pico już na rynku jakiś czas jest. Właśnie się udała, ukazała się drugi model tej lokomotywy, w dalszym ciągu w epoce czwartej, więc go w dalszym ciągu nie kupuję. Ale już niedługo mam nadzieję, że sobie kupię, wtedy porównanie zrobię i sami zobaczycie. Tak, to taka właśnie dygresja a propos tych modeli, nad tym się właśnie zastanawiałem, a teraz już się nie ma co zastanawiać. Zdejmę tutaj kamerę ze statywu, zwolnię blokadę. Proszę bardzo, będę musiał się przejść naokoło makiety. O tak, mniej więcej z tej perspektywy będę chciał zrobić to zdjęcie, żeby tak to było widać, tak, tak, w ten sposób. W ten sposób sobie nakręcę, zrobię jeszcze ten kadr do czołówki, a z Wami się żegnam i zapraszam do oglądania innych filmów na kanale, w tym również tej serii. Cześć!